Jeżeli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą poprawki do ustawy budżetowej, to to będzie jakikolwiek kompromis ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, śmiech na sali. No, czyje poprawki będą zgłaszać? Nasze poprawki będą zgłaszać? Na jakiej podstawie? No wie pan, to jest taka propozycja, wie pan, jak się szuka dziur w kodeksie i ja mam syna adwokata i on wie, jak znaleźć jakiś paragraf, w którym można ominąć prawo w sposób dosyć, że tak powiem, legalny. No i to jest rzeczywiście pomysł pewien. No, ale w tym pomyśle jest jakiś koszmarny nonsens. No nie może, jak to może być? To znaczy, my jesteśmy przeciwko. Najpierw mówię o PiS-ie, potem jak się dowiadujemy, że da się dzięki temu wznowić obrady, to my jesteśmy za, po to, żeby nasi koledzy z Sejmu znowu byli przeciwko. No nie zauważa pan, że to jest idiotyzm? To jest kompletny idiotyzm. Pomysły kolegów, którzy na to wpadli, liderów innych ugrupowań poza naszym, są kuriozalne. I tyle. To jest czysta logika. Ale wtedy ta ustawa mogłaby wrócić do Sejmu. No ona by mogła wrócić tylko na podstawie... To w ten sposób taki gość jak ja, pan Fedorowicz, który żyje 70 lat na świecie, by się miał przyczynić do tego, że każda następna ekipa, która przyjdzie za mną i moi synowie, będzie łamać prawo i będzie go sobie tak naginać, jak chce. A przepraszam, a gdzie jest konstytucja, gdzie jest regulamin Sejmu i normalne zasady? W takim razie klamka zapadła, debata w Senacie. Pewnie także głosowanie? Debaty nie ma w Senacie. W Senacie siedzą sami senatorowie PiS-u i mówią to, co mówią.